Wiecie Państwo, najbardziej mnie zaskakuje służba zdrowia, która nam przesyła wszystkie możliwe przypadki, które ktoś sobie obzdurał, że są koronawirusem. Wczoraj był tylko przypadek pacjenta, któremu wybuchła jakaś maszyna z uszkodzeniem naczynia tętniczego i przysłano nas jako koronawirusem, bo miał całe jedno płuco nieprzejrzyste na zdjęciu radiologicznym, albo to krwi naczynie na jako takiego. Komu by wpadło do głowy, że to jest koronawirus jako taki? Jest to szaleństwo, które oni, czy krwotok z przewodu pokarmowego. Oczywiście to, że mogły mieć koronawirus, ale to nie miała głównej przyczyny zdrowotnej, była zupełnie innego powodu. Zresztą ten pacjent, któremu eksplodowała ta maszyna, umarł jako taki, jako powikłanie krwotoku, a nie żadnego koronawirusa. Ale przysłano oczywiście z jednego ze szpitali powiatowych we Wrocławiu, z Podwrocławia, z powodu koronawirusa. To jest absurd, to jest zupełne lekceważenie wiedzy medycznej.